Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj o związkach partnerskich, które już są, a na pewno bardziej jeszcze będą gorącym tematem w kampanii wyborczej, która się już formalnie rozpoczęła. I teraz zastanowimy się, kto tak naprawdę chce tych związków partnerskich, bo różnego rodzaju deklaracje na przestrzeni ostatnich lat padały. Politycy w zależności od wyczuwania nastrojów społecznych zmieniali trochę swoje poglądy na tę sprawę, ale już chyba na dzień dzisiejszy mamy jasność. Pan poseł Brudziński, europoseł, który jest szefem sztabu wyborczego kampanii Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, nie będzie zgody PiS na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, nie będzie zgody, aby termin matka-ojciec zamienić zapisami rodzic jeden, rodzic dwa, by zmieniać dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Każdy ma prawo do demonstracji, każdy ma prawo do wyrażenia swoich poglądów. Mówimy tolerancja tak, afirmacja nie. Natomiast pan przewodniczący Schetyna, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej mówi, jeżeli Platforma wygra lub koalicja wygra wybory parlamentarne i będzie większość w parlamencie, to jestem gotów przeprowadzić projekt związków partnerskich. A to są aktualne wypowiedzi na temat związków partnerskich, które nasz reporter Maciej Zemła zebrał w parlamencie. Związki partnerskie są częścią sześciopaku Grzegorza Schetyny. Czy jeżeli państwo dojdziecie do władzy, to rzeczywiście te związki partnerskie zostaną przez państwa wprowadzone w życie? Chyba jesteśmy ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który nie ma uregulowanej sytuacji pomiędzy osobami hetero czy homoseksualnymi i uważamy, że które chcą być prowadzić wspólne gospodarstwo. Mamy pojęcie wspólnego gospodarstwa domowego, ale nie mamy właśnie kolejnych regulacji. I uważamy, że już czas chyba to uregulować i że Polacy rzeczywiście akceptują te rozwiązania. Powstaje pytanie, czy to jest w ogóle potrzebne, czy takie regulacje są potrzebne w Polsce. Ja myślę, że większość społeczeństwa, no te sondaże pokazują, że nie akceptuje takich związków, zwłaszcza tych związków osób tej samej płci, ale nawet związki partnerskie heteroseksualne dla mnie także budzą poważne wątpliwości, bo przecież dzisiaj na gruncie prawnym te kwestie takie jak sprawa reprezentowania w szpitalach, możliwości dowiadywania się o stan zdrowia, można to uregulować, kwestie spadkowe także. No właśnie. Wspomniał pan poseł Gryglas o badaniach opinii publicznych. Ostatnie, które zostało przeprowadzone przez pracownię Ibris. Głosy, jeżeli chodzi o związki partnerskie, prawie się równoważą. Niewielka różnica pomiędzy tymi, którzy są za wprowadzeniem tych związków partnerskich na zasadzie takiej, jak działają i żyją małżeństwa. Ale już jeżeli chodzi o małżeństwa homoseksualne, to jest trochę więcej przeciwników tych małżeństw niż zwolenników, a adopcja dzieci to ponad 70% respondentów było przeciwko. Ale wróćmy jeszcze do tej całej kampanii sejmowej i wyborczej i związków partnerskich, bo właściwie dopiero w tym momencie partie opozycyjne zaczęły dość otwarcie mówić o chęci wprowadzenia tych projektów w życie, bo jeszcze w czasie Parady Równości w Warszawie pan poseł Grupiński uważał, że nie należy wyborcom zbyt otwarcie o tym mówić. Poproszę o ten materiał. Będzie z tymi związkami. My będziemy na pewno w tej sprawie działać progresywnie, ale pod tam 25 października. Ale musimy my musimy każdy głos zebrać z Grudzińskim, żeby wybrać. Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał mówi w Warszawie, ale my tego nie możemy mówić w klasie 6 godziny, tak? Ponieważ ludzie jeszcze pędzą. To jest problem. Czy zamiast Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej o tych postulatach otwarcie mówią ci demonstranci, którzy z miasta do miasta jeżdżą, bo mamy teraz wysyp tych parad. Ja w którymś z programów pokazywałam państwu mapę. Właściwie w wielu, wielu miastach te parady się odbywają raz w tygodniu. Co prawda, no widzi się w czołówce tych parad ciągle te same osoby, a otwarcie również reporterzy z stacji nieprorządowych mówią o tym, że autobusami są dowożone. No nagle się zmieniła trochę opcja prezentowania tego. Czy to wynika z tego, że ta bardzo lewicowa opozycja w postaci koalicji Wiosny, Razem i SLD, no bardzo ostro mówi na temat wprowadzenia związków legalnych, małżeństw homoseksualnych, a nawet adopcji dzieci? Pani redaktor, parę kwestii bardzo istotnych, bo tutaj się jakby nazbierało. Po pierwsze,
Tak ad hoc kwestia wożenia autobusami. To są spekulacje. Na pewno się pojawiało. Uczestnicy przyznają się do tego, przecież tak, otwarcie, że ale to, są, to jest pewne środowisko. Że byli na 6-7 paradach. Blisko związane środowisko, to jest normalne. Jest pytanie, ilu mieszkańców jest na tych paradach. Oczywiście, to zawsze jest ważne. Warto byłoby to sprawdzić. Tego tak naprawdę nie wiemy. Druga sprawdzamy rzecz, jeżeli... w ciągu najbliższego tygodnia opublikujemy raport na ten temat. Bardzo chętnie poczytam. Druga rzecz, sondaże. To jest oczywiście... bardzo ciekawa sprawa przeczytać taki sondaż, natomiast jest jeszcze jedna rzecz w takich sondażach, mianowicie jakie są tendencje. I na przestrzeni wielu lat jednak dosyć istotną informacją jest to, że akceptacja rośnie, a zmniejsza się niechęć do tego typu związków. Oczywiście najtrudniejszą kwestią jest adopcja dzieci. Myślę, że tutaj nie jesteśmy zaskoczeni, że jest taka odpowiedź. Można się tego spodziewać, po prostu takie jest polskie społeczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o to, moim zdaniem przede wszystkim jest taka dziwna dosyć sytuacja, bo jest pewna potrzeba społeczna, wszyscy mówią, że właściwie no po co, skoro to jest w prawie, no to właściwie o co chodzi? Jednej i drugiej stronie, o co chodzi? O te 20%. Pewnie. No właśnie, dla mnie ciekawy temat, bo jestem w związku partnerskim, heteroseksualnym, długotrwałym, z opcją wymyśloną, że na pewno mamy ochotę wziąć ślub cywilny. Natomiast no jakby nie doskwiera nam to za bardzo, natomiast mogę sobie wyobrazić, że są problemy. Pewne ludzie mają jakby oczekiwania, czy są jakieś ewentualne zahamowania, czy presja rodziny, czy coś. Jest tak dużo elementów. Trudno jest dojść. Ale to się zmienia. Te określenia, których użyłam na początku programu, które kiedyś popularnie były stosowane, one były trochę pejoratywne. Te no życie one są na kocią, teraz nawet bardzo wykluczające. Na kocią wręcz, łapę, na kartę rowerową, oczywiście. Ale teraz już jest tolerancja dla tego typu związków bardzo, bardzo duża. Jest jeszcze jedna uwagę, rzecz. Kto tak naprawdę podnosi postulaty dotyczące związków partnerskich? Mamy do czynienia właśnie z serią parad równości, bardzo konkretnymi środowiskami politycznymi, ideologami LGBT, którzy podnoszą to jako konkretny postulat polityczny. Mamy do czynienia z panem prezydentem Rabiejem, który jednoznacznie podnosi ten postulat w bardzo precyzyjnym kontekście związków osób tej samej płci, w związku z adopcją dzieci przez te osoby. I również kiedy politycy o tym mówią, w kontekście ustawy tego czy innego projektu, mówią zawsze na pierwszym miejscu tak naprawdę o tych rzekomych potrzebach osób, które miałyby praktykować homoseksualny styl życia, które tak naprawdę nie są nigdy w żaden sposób zdiagnozowane. Pan radny tak chętnie się odwołuje do statystyk. Tymczasem no, przyjrzyjmy się tym, jak wyglądają statystyki korzystania z takich instytucji w tych krajach zachodu, które to zrobiły. Tam, gdzie pojawia się instytucja małżeństwa homoseksualnego, następuje rzeczywiście pewien wysyp tego typu relacji w przeciągu pierwszego roku, ale potem znika całkowicie zjawisko zawierania tego typu relacji, ale jednocześnie co pozostaje? Pozostaje rozkład instytucji małżeństwa jako takiej, ponieważ instytucja małżeństwa, która jest bardzo szczególnym przywilejem, którego udziela państwo w bardzo konkretnym celu, w celu osiągnięcia bardzo konkretnych efektów kulturotwórczych, cywilizacyjno-twórczych. Oczywiście, ma pan rację, natomiast jest jeden problem. Jest wtedy tak naprawdę poddany rozkładowi, ponieważ jego pierwotna definicja, jego tożsamość uległa rozkładowi. Nie bałbym się rozkładu małżeństwa, nie bałbym się rozkładu rodziny. Myślę, że są tak silne, tak jasno określone relacje w polskiej świadomości, że nic im nie grozi. Jeżeli naprawdę brakuje bodźca pozytywnego, ten bodziec pozytywny, zwróćmy na to uwagę, istnieje od tysięcy lat. Jeżeli brakuje bodźca pozytywnego ze strony państwa, które wspiera to, co jest pozytywne dla wspólnoty, to, co tworzy pewną kontynuację wspólnoty, to jakby nie zmienia sytuacji. Tutaj rzeczywiście następuje bardzo poważny problem, dlatego że jeżeli na tej samej zasadzie wspierany jest każdy, to czy istnieje wtedy jakikolwiek przywilej, czy wtedy rzeczywiście widzimy za co my jako państwo wspieramy małżeństwo, z jakich względów jesteśmy gotowi udzielić chociażby ulg podatkowych właśnie małżeństwu jako związkowi kobiety i mężczyzny, rodzinie, macierzyństwo, rodzicielstwo, czyli tym pojęciom, które w artykule 18 Konstytucji proszę panów, bardzo istotne, przeciwnicy oczywiście. Nie będę używała, bo pan mecenas mi zwrócił uwagę, słowa legalizacja związków partnerskich, ale przeciwnicy zrównania związków partnerskich z instytucją małżeństwa powołują się na to, że Konstytucja mówi wyraźnie o tym, czym jest małżeństwo. Mówimy tu już o tym dalszym etapie, czyli związki partnerskie
i małżeństwo, które z tego może wynikać, czyli także małżeństwo homoseksualne. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 18 Konstytucji, tej Konstytucji, gdzie również te środowiska bardzo w jej obronie demonstrowały przez te ostatnie lata, więc powinny ten artykuł szanować, ale... Mamy precedensowy wyrok sądu administracyjnego, ponieważ dwóch obywateli, którzy wzięli ślub homoseksualny na Cyprze, na Malcie, o ile dobrze pamiętam, chciało ten związek zarejestrować w Polsce, dostało odmowę w Urzędzie Stanu Cywilnego i sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny, uznał, że Konstytucja RP nie zabrania małżeństw jednopłciowych i tylko to wynika z ustawy, która na podstawie tego artykułu 18 została uchwalona. Pan mecenas się uśmiecha, ja wiem, że Ordo Iuris nie zgadza się z taką interpretacją konstytucji. Każdy konstytucjonalista w Polsce, którego byśmy o to zapytali, ponieważ znamy ich wypowiedzi. Zapytajmy, bo ja nie jestem pewien. Znamy ich wypowiedzi w komentarzach do konstytucji. Okay, w każdym polskim komentarzu do konstytucji, pisanym przez polskie katedry prawa konstytucyjnego polskich uczelni, znajdziemy jasną, precyzyjną, jasne, precyzyjne stwierdzenie. Artykuł 18 definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, tym samym czyniąc niemożliwym nie tylko nazwanie małżeństwem innej relacji, ale stworzenie innej relacji, która miałaby te same przywileje i prawa co małżeństwo pod inną nazwą. Zresztą zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Polska konstytucja, konstytucja z 1997 roku, będąca owocem porozumienia, konsensusu pomiędzy środowiskami centrowymi i lewicowymi, które konstytucję tworzyły, wpisuje definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny nie w rozdział o prawach obywatelskich, ale w definicję Rzeczypospolitej. To jest rozdział pierwszy konstytucji. To małżeństwo, tak właśnie zdefiniowane, ma lec u podstaw budowy całego społeczeństwa, ma być podstawą rodziny, która jest podstawową komórką społeczną, jak nam to definiuje chociażby Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. I z tego chociażby względu, takie samo jak nie możemy redefiniować gminy, powiatu, województwa, ta definicja jest ścisła i bardzo wąska. To jest bardzo ciekawy element, który warto podkreślić, bo pan mecenas powiedział właśnie o respektowaniu prawa, że nie możemy wzruszyć gmina, powiat, to też jest stworzone prawo. Każde prawo można zmienić. Być może to nie jest czas na taką zmianę. Łatwiej zapisane w ustawach niż w konstytucji. Konstytucja też się zmienia. Być może tak, zgadzamy się co do tego, że wymagałoby to zmiany konstytucyjnej. Oczywiście, natomiast panowie, to nie jest tak, że to jest dogmat, którego nigdy nie ruszymy. Jeżeli co do wypowiedzi sądu, wydaje się, żeby była oczywiście sprzeczna z konstytucją. Na szczęście nie należała do bezpośrednio ale treści decyzji. Ale sąd odmówił tak, proszę pamiętać, pod koniec XIX wieku dyskusja była na temat praw wyborczych kobiet. No tak. To się wydawało niemożliwe. Prawo stanowiło, że to się nie da zrobić. Ale czy... No, badania empiryczne jasno wskazują na to z kolei, jakie są skutki chociażby dla chodzi dzieci mi, tego typu zrównania, a zatem możemy przejść już na grunt to, bardzo empirycznych badań. Abstrahując to nie jest od tego, ideologia, czy to przecież jest dobrze, źle, to są kwestie oceny, natomiast nie możemy stać na gruncie, że nie da się zmienić prawa. To tak nie jest. Tylko, że państwo próbujecie to zrobić w drodze ustawy i tu jest bardzo poważny problem. Ale sąd jeszcze tak samo. Dwa lata temu zarzucaliście bardzo poważnie rządowi, że dokonuje zmian o charakterze ustrojowym w drodze ustawowej. No, ale a dzisiaj nasza sami konstytucja, ustawę, która nasza konstytucja jest w taki 18. sposób stworzona, że w bardzo wielu artykułach odsyła do rozwiązań no szczegółowych do ustawy. Ułomna, oczywiście, prawda? Taki był to nie jest konstytucja Stanów Zjednoczonych, gdzie jest bardzo mało tekstu i bardzo mało poprawek i praktycznie za każdym razem sądy, za każdym razem sądy federalne czy najwyższy sąd jakoś tam tą ją interpretują. Ale w tym uzasadnieniu sądu wojewódzkiego sądu administracyjnego jest taki zapis, który mówi o tym, że praktycznie przepis konstytucji nie zabrania, żeby ustawodawca mógł mocą ustawy zinstytucjonalizować status związków jednopłciowych. No i właśnie, to jest zabrania, tutaj właśnie zabrania. Mamy wypowiedzi chociażby przygotowywane poprzez ekspertów sejmowych w roku 2012-2013 i mamy też dominujący pogląd w tym zakresie. Z całą pewnością nie można uczynić małżeństwa homoseksualnego, nie można również stworzyć innego związku czy relacji, który miałby te same przywileje, co przyznane przywileje dla małżeństw jako związków kobiety i mężczyzny. Również stworzenie jakiejkolwiek innej relacji, która miałaby jedynie wybrane przywileje,
nie byłoby zasady z punktu widzenia artykułu 18, bo tak de facto tworzylibyśmy konkurencyjną relację dla tej zdefiniowanej w Konstytucji. A zatem próbowalibyśmy w drodze ustawy tworzyć pewną paralelną strukturę, równoległą do Konstytucji, której Konstytucja nie przewiduje. Niezwykle mnie cieszy krytyka zmiany zapisów Konstytucji przy pomocy ustawy. To jest niestety no, rzecz, która jak się bardzo często zdarza. Jeżeli Konstytucja odsyła do ustawy, która ma być uchwalona, no to trudno, żeby nie stosować się do tej ustawy. Proszę państwa, wrócimy za chwilę i porozmawiamy o bardzo kontrowersyjnym temacie związanym ze związkami partnerskimi, czyli o małżeństwach homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci. Za parę minut wrócimy do państwa w tym samym składzie.